Szanowni Państwo, Polska w naszych sercach to nie jest pusty slogan. Mamy tutaj drużynę Tuska, która naprawdę kocha Polskę i ma głęboko w sercu sprawy polskie. Idziemy po to, żeby wygrać te wybory. Jestem dumna, że mamy równowagę płci na tej liście, a dwie kobiety zaczynają tą listę, więc trochę tu ten suwak został złamany, ale na korzyść kobiet. Mamy też wielką różnorodność w doświadczeniach i bogactwie naszych kandydatów, bogactwie nie tym materialnym, jak jest u naszych konkurentów, tylko w bogactwie doświadczenia w pracy w samorządach, w organizacjach pozarządowych, w wielu firmach i działalności na rzecz drugiego człowieka. Ja pozwolę sobie, proszę Państwa, teraz przedstawić w kolejności osoby, które tutaj dzisiaj są. Nie ma czterech kandydatów, to różne losowe, jeszcze urlopowe sprawy ich zatrzymały. Lista okręgu 27 ma 18 kandydatów, 9 mandatów do zdobycia i podkreślę, teraz mamy dwa mandaty, a będziemy walczyć o 4 mandaty i te mandaty otrzymamy. Zapraszam o przedstawienie się tylko takim wygnięciem na początek, żebyście Państwo widzieli, kto jest kto. Pani poseł Małgorzata Pępek. Zapraszam pana Apoloniusza Kajnera. Pana Marcina Szarka. Maciej Tomczykiewicz. Beata Łukowicz. Przemysław Major. Dorota Piedzik-Wyzorczyk. Rafał Rypnewicz. Bogusława Kupczak-Wiśniowska. Mateusz Smylski. Joanna Jędrusik. Marcin Szlen. Nie ma. Pani Agata Tucka-Marek. Proszę Państwa, na naszych listach są jeszcze Janusz Kudziec, Elżbieta Borowik, Janusz Pawłowski, Bronisław Jaterni. A kandydatką do Senatu w okręgu 78 jest pani dr Agnieszka Gorgoń-Komor. W okręgu 79, co prawda to jest lewica wystawia swojego kandydata, jest pan Krzysztof Gołota. Szanowni Państwo, tak jak Państwo widzieliście, naprawdę bogactwo w różnorodności u nas jest niesamowite. Mamy artystów, mamy samorządowców, mamy menedżerów, mamy też doświadczenie ogromne, bo mamy bardzo młodych ludzi. Mateusz, Rafał, pokażcie się jeszcze raz. Ale też mamy doświadczonych, takich jak tutaj Małgosia, Dorotka, Mirka Rykiel. No, mamy dosyć duże doświadczenie w działaniu. Także i mamy tych ludzi, którzy mają teraz wielki power, żeby pokonać PiS. To, że PiS źle rządzi Polską, dowiedzieliśmy się też z objazdu po Polsce. Tu jest przyszłość. Odwiedziliśmy 14 województw. Ja osobiście byłam w 9. I powiem Państwu, że skala zniszczenia naszego kraju w różnych obszarach jest nieprawdopodobna. Mówili na tych spotkaniach, gdzie ponad 100 parlamentarzystów brało udział w tych spotkaniach województwa w każdej gminie, w każdym powiecie i opowiadali nam o tym, co ich naprawdę boli i co trzeba zmienić. Także wiemy, co robić. Mamy program, bo bardzo często mówi się, że my nie mamy programu. Pokażcie tutaj te plansze, które są programowe nasze. Wystarczy wejść na stronę i sprawdzić, tu jest przyszłość. Także mamy program, wiemy co robić. Ja jako człowiek, który poszedł do polityki, żeby coś zmienić dla przedsiębiorców, gospodarcy i w energii, powiem Państwu, że opowiadają, że nasza gospodarka kwitnie. A wczoraj zostały podane wskaźniki GUS-owskie i gospodarka nie tyle nie kwitnie, tylko kwartał do kwartału spadła nam produkcja przemysłowa 2,9.
to jest recesja. PiS równa się nie tylko drożyzna, ale PiS równa się recesja. Nie rozwijamy się, proszę Państwa, i to chcemy zmienić i to zmienimy 15 października.